Cześć moi drodzy, witam się z Wami na moim kanale i dzisiaj Was zapraszam na reading vloga. Nie ma to jak nagrywanie początków do vloga na samym końcu, więc macie kilka spoilerów, między innymi regał. W tym vlogu będę czytać trzy książki. Pierwsza to Sezon na truskawki, druga Ukochane dziecko i trzecia to Jakub Wędrowicz. I tutaj też taka anegdotka, już skończyłam tę książkę, natomiast Wy na końcówce tego vloga nie będziecie jeszcze o tym wiedzieć. I to chyba tyle. Także ja Was zapraszam do oglądania i życzę cudownego seansu. Jakby ktoś nie wiedział, tak żyją studentki. Ja to dam tam. Tak, dam. Przychodzę z takim małym update'em w sumie. Słuchajcie. Czyli to widzicie, doczekałam się w końcu własnego regału w mieszkaniu na książki. Także ja jestem bardzo happy. Zobaczymy, bo jadę jutro do domu, żeby przywieźć jeszcze kilka książek, także powoli będę to zapełniać, dlatego że na tej wysokości możecie zobaczyć jakby książki, nie? I tutaj jest kilka. A ogólnie cały regał z nadstawką jest pusty jeszcze. Ale dobra, bo odbiegam od tematu, po prostu chciałam się pochwalić. Sezon na truskawki. Słuchajcie, dlatego że ja kiedyś czytałam bez matek i powiem Wam, że na tamten moment i myślę, że gdybym teraz przeczytała bez matek, to też by mi się ta książka po prostu nie spodobała, bo ona była tak dziwna i osobliwa, że nie trafiła po prostu w mój gust. Natomiast Sezon na truskawki, ona też, ta książka jest osobliwa. Ona opowiada o erotyzmie, opowiada o różnych przeżyciach różnych ludzi. I to mnie właśnie tak ujęło w tej książce, bo powiem Wam, że mamy wyjaśnienie pewnych zachowań i po prostu po tej książce ja rozumiem też niektórych ludzi i co mogło ich do czegoś skłonić. Rozumiecie? Mam nadzieję, że co mam do powiedzenia. Ona nie jest prosta, ta książka wzbudza duże refleksje, także powiem Wam, że nie czytałabym jej i nie radzę jej czytać w ogóle w takich miejscach, gdzie wiecie, nie można się skupić i tak dalej, bo tutaj można wyciągnąć naprawdę spoko wnioski, takie wiecie, które mogą się przyczynić do odmiany waszego światopoglądu. Tutaj nie odniosę się jakby do jednej postaci, dlatego że mamy kilka opowiadań, one są różnymi tytułami nazwane, ale najbardziej mnie chyba ujęła opowieść kobiety, która znalazła kochanka. I tutaj mamy właśnie, jeszcze nie dokończyłam tego rozdziału, w sensie tego tytułu, jeszcze mam tam chyba dwie strony do przeczytania. Natomiast to jest chyba taka historia, która we mnie gdzieś uderzyła i po prostu było mi przykro tej kobiety. Nie wiem. Jeżeli czytaliście Sezon na truskawki, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja sobie chętnie poczytam w ogóle wasze, wiecie, odniesienia do tej książki. Bardzo chętnie bym w ogóle z kimś porozmawiała właśnie na ten temat, bo chciałabym poznać, wiecie, pogląd innych ludzi też na ten tytuł. Ale ogólnie na ten moment taka, wiecie, kurde, podoba mi się ona. Tylko że jest po prostu specyficzna i nie każdemu przypadnie po prostu ta powieść do gustu. Przyszło do mnie również kilka książek. Zaraz się z Wami przetransportuję i Wam pokażę. Dobra. Bo tutaj mamy, i to jest tak, ja czytałam The Love Hypnosis, no że hipotezę miłości. Ja ją czytałam, natomiast wydawnictwo mi w końcu dostało egzemplarz, ten wiecie, nie recenzencki, tylko finalny. Tutaj mam też Królestwo Przeklętych, ten finalny, tu mam, wiecie, rozpoczęty ten mój, natomiast jeszcze nie zamierzam go jakby czytać. No i tu mamy jedną z nowszych premier wydawnictwa Mastreet, czyli Ona i Ona, coś co będę już niebawem czytać. Również mi poprzechodziło wydawnictwo Media Rodzina, czyli Elena, Wygrać z losem, pierwszy, drugi tom, trzeci i czwarty już niebawem pojawi się na moich półkach.
I bardzo się w ogóle z tego powodu cieszę, bo wiecie, ja wróciłam do jazdy konnej i po prostu mega będzie wkręcić się w ten klimat na nowo. Również zostałam, a jak to się wyda, wydawnictwa UNDA. I co? I ogólnie tutaj tak wygląda ta biblioteczka, nie? Z takich nowszych książek to też mam autobiografii. Mali bo płanie, Watczyni dusz. Tu mam Miliardera, to też nie będę, w sensie będę niebawem czytać. Bo jestem mega ciekawa tego tu. Tu mam Dom nad Błękitnym Morzem, to jest też coś, co wiecie, już za mną chodzi od kupy czasu. I tak, to w sumie nic. Mam też Czarnego Flaminga. I to by było na tyle. A nie! Pokażę wam jeszcze, jakie zakładki do mnie przyszły. Od lawendowe zakładki. Nie wiem, czy wam się sfokusuje to. To jest Carmel. A tu mam Shire. Przepiękne one są. I przy okazji, jak już pokazuję zakładki, to pokażę wam mojego chłopaka. Tu jest jedna. Tu jest druga. Fajnie w ogóle są tu uwydatnione detale. I zaraz wam pokażę jeszcze jedną zakładkę. Obecnie czytam i mam tę zakładkę w sezonie na truskawki. O, tak to wygląda. Także generalnie zakładki są świetne i mają te takie, o, wiecie, żeby nie było samej białej kartki, to jest podklejka taka od tyłu. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zapomniałam o jeszcze jednej paczce, w sensie jak przywoziłam książki, to zapakowałam do walizki jednej i ja po prostu o niej zapomniałam, a tutaj mam 20 książek, więc to co teraz ułożyłam, to w ogóle nie ma racji bytu. Trzeba przyznać, że długo się z wami nie widziałam, bo od poprzedniego update'u minął ponad miesiąc i dużo się u mnie zmieniło. Pierwsza informacja, to ja wam tu pokażę, może pięknie widzicie, zrobiłam sobie kolczyka w końcu. Już go planowałam od lat, bo miałam taką wizję stworzoną, może wam nawet załączę zdjęcia. Miałam wizję w swojej głowie tego, jakbym chciała, żeby wyglądały moje uszy. I po prostu to przebiłam, nie? Drugie, co chciałam wam powiedzieć, to to, że ogólnie ogarniam sprawy z instruktorem pływania. Mam już swoje grupy, także ja się bardzo w ogóle cieszę. Dlatego, że przez pracę z dziećmi trochę odkryłam, można powiedzieć, że siebie na nowo i to jest ten moment, w którym ja będę się troszkę zwierzać, bo ja generalnie dzieci za bardzo nie lubiłam, w sensie one są specyficzne, ja miałam specyficzne podejście. Natomiast w momencie, w którym rozpoczęłam pracę, przymknę okno, bo będziecie wszystko słyszeć. Mieszkam na głównej ulicy i dlatego jest generalnie tak głośno. Nie pamiętam, na czym skończyłam, wiem, że rozmawiałam o dzieciach. No to ci wiecie, puentując, fajnie jest, na razie, zobaczymy jak będzie później. Przekonuję się po prostu do tej pracy i idzie mi dobrze. I to nie jest tak, że wiecie, ja będę siebie teraz zachwalać, tylko po prostu obiektywnie mówię. Idzie mi dobrze i jestem z tego bardzo dumna, bo jednak ciężko jest się
wgryźć w tego typu rzeczy i w ogóle ciężko jest osiągnąć w pierwszych miesiącach jakby życia w nowym mieście, w etapie swojego jakby nowego życia, jakby nie patrzeć, bo wiecie, przeprowadzka, zostanie samemu, radzenie sobie samemu, wiecie, praca tutaj, praca tam i tak dalej. Więc ja po prostu mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z siebie, dlatego że mieszkam tutaj ponad niecałe 2 miesiące i już na starcie jest tak super. Mam nadzieję, że ciągle będę miała ten ogień i taką zajawkę, bo wydaje mi się, że to nie minie. I tyle. Dobra, co z książek, bo no nie czytałam za dużo, w sensie w tym momencie czytam Ukochane dziecko, ale zostawiłam tę książkę na basenie. Jestem chyba na 90 stronie. Co mogę powiedzieć, to to, że to jest bardzo intrygująca forma książki. Nie ukrywam, że nie wiedziałam przez takie pierwsze kilkadziesiąt stron, co się w ogóle tam dzieje, dlatego że była akcja jakaś i wiecie, nakierowała nas to na jakieś wydarzenie związane z przeszłością, załóżmy. Po czym nagle się okazało, że w ogóle ten trop jest bez sensu i zmieniamy całkowicie tory, bo to się zachciało autorowi. A później znowu nas wrzuca na ten tor pierwotny. I generalnie to jest super zabieg, bo czytelnika absolutnie wybija to z rytmu, ale nie tak negatywnie, tylko wiecie, po prostu skłania do refleksji, do tego, by uważnie czytać tę książkę, by wyłapywać niuanse, bo to jest bardzo ważne. Takie wiecie, bardzo malutkie rzeczy, drobnostki. Później wydaje mi się w ogóle, że przyczynią się do zakończenia i do takich głównych akcji. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Dużo książek do mnie poprzychodziło. Kupiłam też sobie ostatnio książki, dlatego że miałam chwilę wolnego. W dniu, w którym przebijałam ucho, czyli wczoraj, poszłam kupić sobie 2 stroje kąpielowe, bo stwierdziłam, że już wiecie, ja muszę wrócić po prostu do pływania takiego... coś pomiędzy rekreacją, a jednak tym zawodowym pływaniem, w którym ja kiedyś siedziałam. Po prostu muszę sobie podgonić i tak dalej, wiecie, o co chodzi. No i jak już wyszłam z tego sklepu, to stwierdziłam, że zajdę sobie do Empiku, bo czemu nie? I chciałam, znaczy ja naprawdę miałam takie, wiecie, przekonanie, że wejdę sobie, popatrzę na książki, bo ja tak lubię, a wyszłam z 4 książkami, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że zamiast 200 iluś tam złotych zapłaciłam 150, bo są promocje, z tego co wiem, bo tam było minus chyba 30%, ze względu na to, że są targi książki empikowskie, coś takiego. Dobra, co do mnie poprzychodziło od wydawnictw? Sorry. Mamy tak, How to Make Friends with the Dark. To jest premiera wydawnictwa Jaguar. Jeszcze nie czytałam, ale niebawem na pewno zacznę. I teraz tak, z wydawnictwa Maastricht, Rybrare? Nie wypowiem tego. Władcy Promienia. Okej, okay. Tak wygląda okładka, swoją drogą śliczna, ale no wiecie, Maastricht i sama media rodzina po prostu w okładki i wydawanie książek, no dla mnie na plus. Później mamy kolejną premierę wydawnictwa Jaguar, czyli Light Lark. Coś takiego. Idziemy dalej, wydawnictwo UNDA, czyli The Atlas Six. O tym czytałam, w sensie opis przeczytałam i bardzo mnie zaintrygował. Tylko wiecie, mnie generalnie denerwuje to, że my jako recenzenci dostajemy książki, jak to się nazywa? Egzemplarz nie finalny, tylko ten taki typowo recenzencki. Ja nienawidzę czytać takich książek, bo widzicie, co się dzieje. Tu nie ma tych skrzydełek i po prostu to jest mega niewygodna forma. Bardzo dużo jest tekstu na stronie. Interlinie są... Można powiedzieć, że też duże, ale po prostu ta czcionka i tak dalej, to wszystko jest, wiecie, tak na łeb, na szyję i generalnie to mi się bardzo nie podoba. Dobra, następnie mamy kontynuację The Inheritance Games w tym niebieskim, prześlicznym wydaniu. Nie wiem, czy będę, znaczy będę czytać na pewno, tylko nie wiem kiedy, bo pierwsza część nie wywarła na mnie jakoś super dużego wrażenia, zresztą to wiecie.
Natomiast jestem na etapie takim, że chciałabym po prostu dowiedzieć się, jak te losy naszych głównych bohaterów się potoczą. Po prostu. Później mamy coś, na co czekałam, nie ukrywam. Wydawnictwo Wilga do mnie napisało, czy chciałabym wam pokazać te książki w ogóle tutaj na kanale, także ja się zgodziłam, bo to jest Brandon Mull. Więc generalnie jak ja, która zachwala Baślebur, mogłabym nie pokazać wam tych książek. Mamy tak, 5 królestw. Pierwszy tom. Który to jest pierwszy? To jest pierwszy. Pierwszy tom oraz drugi, jedna z najnowszych premier. To jest nowa szata graficzna, dlatego no, wydawnictwo postawiło na wznowienie. Ja się bardzo cieszę i będę czytać oczywiście. Dobra, później przechodzimy sobie do książek wydawnictwa Winidia. To jest coś, o czym słyszałam, natomiast ja nie wiedziałam w ogóle, że dostanę tę książkę. Czyli mamy dorosłą, tak? Grown. Absolutnie nie wiem, o czym to jest, dlatego nic wam z fabuły nie przybliżę. I to jest coś, na co ja tak czekałam i zacierałam ręce. Galant. Czy ja muszę więcej mówić? Wiszław, a wydanie... Jeśli nie wiecie, jestem w ogóle fanką po prostu czarnych stron, takich przebitek i mnie to kupuje, nie? Ja po prostu nie mam pytań co do tej książki, bo ona jest genialnie wydana. I dobra, i teraz tak. Zamówienie moje pierwsze z Empiku, które sobie robiłam i to było internetowe. Zamówiłam sobie Adepta Adama Przeszty w końcu, bo to już miałam w planach jakiś czas temu. I sobie dobrałam Brandona Sandersona, czyli pierwsze trzy części z Mgły Zrodzonego. Już wam mówię dlaczego. Jest jeden ratownik, raczej nie będzie mnie oglądał, ale jak oglądnie to pozdrawiam. Adam generalnie lubi czytać książki, tak jak ja. I on jest fanem fantastyki, natomiast polskiej. I generalnie wywiązała się między nami taka gadka i doszliśmy do takich wniosków, że warto jest się zapoznać po prostu z tymi autorami polskimi. Jak wiecie, ja od nich stroniłam, bo po prostu jestem uprzedzona trochę. Natomiast on mówił, że faktycznie warto. I teraz tak, Adama Przesztę on bardzo chwalił i Pilipiuka również chwalił, dlatego kupiłam sobie Kroniki Jakuba Wędrowicza. I już zaczęłam ją czytać, jestem na stronie 60. I generalnie to, co mogę powiedzieć, to to, że ta książka będzie specyficzna, to raz. Dwa, wydaje mi się, że ona nie do końca wpadnie w mój gust, aczkolwiek nie zapeszam, bo... Zobaczymy po prostu, nie chcę się nastawiać. Ona, tak jak mówię, przez to, że jest specyficzna, później mogę mieć problem z nią, aczkolwiek na ten moment nie mam i bardzo dobrze. Za ciosem wzięłam, bo to było na OLX się zamawiałam. Generalnie ciężko było dostać też te książki, które Adam zachwalał, i ta pierwsza część po prostu była z tą drugą. Mówił jeszcze o serii, tylko żebym teraz nic nie pokręciła. Mroczne elfy? Wiecie co? Ja to sprawdzę. Bo może ktoś z was to czytał. I jeżeli tak, to ja bardzo bym... Świat mrocznych elfów. To jest ta trylogia bodajże, znaczy te pierwsze książki, bo później wiem, że powstało chyba 13 części. Jeżeli ktoś z was czytał tę serię, to wiecie co robić. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo one są bardzo ciężko dostępne, a jak już są dostępne, to w takiej potężnej serii, czyli albo brakuje jednego, dwóch tomów, albo w ogóle trzeba całą serię zamawiać i ciężko jest je rozbić na przykład od 1 do 6, żeby sobie zobaczyć, zamówić, przeczytać i wiecie, no po prostu spojrzeć na to pod tym kątem, czyli to, aby na pewno jest ten klimat nasz. Także jeżeli czytaliście, dajcie mi znać w komentarzach. I teraz, tak jak mówiłam, zaszłam do tego Empiku wczoraj i wyciągnęłam 4 książki. Mamy tutaj Kozła Ofiarnego. Oczywiście ja nie mogłam tej pozycji pominąć, bo zbieram serię butikową. I oczywiście wam muszę pokazać te wydanie, bo ono jest przepiękne. No co jak co, ale Albatros książki to potrafi, nie? I to była pierwsza pozycja. Druga, czyli Bardzo Niesamowita Medycyna. Ja pierwszą część od tego autora mam. I to była
anatomia czegoś tam? Twoja anatomia. Jeszcze nie czytałam, znaczy zaczęłam czytać, ale po prostu nie dokończyłam, bo stwierdziłam, że wiecie, potrzebuję czasu i spokoju, żeby zacząć literaturę okołomedyczną. Później mamy Wisława Myśliwskiego, czyli traktat o łuskaniu fasoli. Ta książka również z widnokrągiem się na mnie patrzyła, natomiast postanowiłam jednak strzelić w to, bo o niej chyba było po prostu najgłośniej. Więc zobaczymy, czy to będą moje klimaty. I ostatnia książka, którą kupiłam, czyli Tweet Cute. To jest pozycja, o której słyszałam na kanale Doktor Book. I ona mówiła, że to jest, wiecie, taka lekka historyjka. Karmel, proszę cię. Sorry. To jest baby. Ona mówiła, że to jest taka przyjemna literatura na odreagowanie i tak dalej. I w tych ciężkich dniach, w ogóle w tym ciężkim czasie dla mnie, po prostu to będzie dobra opcja, żebym ja sobie ją przeczytała. Mało tego, podoba mi się zamysł, bo tak jak opowiadali różni booktuberzy na temat tej książki, to to, że tutaj są te tweety takie, nie? I oni się po prostu przekomarzają. Więc generalnie bardzo mi się spodobał ten pomysł i zobaczymy, jak to wyszło. No ale z takich powierzchownych recenzji wiem, że naprawdę jest w porządku. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. No przywiozłam sobie jeszcze kilka książek. Generalnie w końcu mam, wiecie, biblioteczkę, także ja się cieszę. Natomiast będę musiała sobie dostawić jeszcze pół regału, bo tutaj... O, nie wiem, czy widzicie. Tu ja mam miejsce jeszcze trochę. I taki regał połowiczny mogłabym sobie po prostu na spokojnie dostawić. Tym bardziej, że już zaczęło mi brakować miejsca. To jest absurd, nie? No i to tyle by było z tego update'u. Także my się widzimy niedługo, niebawem, jak zacznę czytać, bo dzisiaj mam ambitne plany, żeby usiąść do jakiejkolwiek książki i po prostu trochę nadgonić, bo brakuje mi tego czytania. I mam nadzieję, że was nie zanudziłam, bo nagrywam 16 minut. Ale wiecie, jak się po prostu nie rozmawia do was po 2 miesiące, załóżmy, albo 3, to później zalew informacji jest i wynika tak, jak wynika z tego, że nagrywam 16 minut. Także dobra, lecimy dalej. No i zobaczymy. Przychodzę do was z takim szybkim update'em ukochanego dziecka, bo jestem już przed stroną 200. I chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie wiem, czy czytaliście te książki i na to tak patrzyliście takim wzrokiem. Natomiast mamy tutaj dwójkę rodzeństwa. Mamy chłopca i dziewczynkę, między nimi tam są bodajże 2 lata różnicy. No i mamy tę Hanę, mamy Jonathana. I teraz akcja się rozwija z ich dziadkiem w sumie, dlatego że mama tych dzieci była zaginiona. To jest ta właśnie Lena, której, w sensie ona zaginęła ileś tam lat temu po prostu. No i te dzieci są jej. W fabułę również został wplątany tata Leny, czyli właśnie dziadek tych dzieci. I słuchajcie, bo mnie to bardzo intryguje. W momencie, w którym mamy jakby perspektywę tego dziadka, to on jak mówi o tych dzieciach, albo jak myśli o tych dzieciach, to nie ma czegoś takiego, że jest Hanna i jest Jonathan,
albo że jest wnuczek i jest wnuczka, tylko jest Hana i chłopiec. Rozumiecie? Że on tę Hanę uważa za rodzinę, taką pierwotną, że to jest jego, wiecie, nie córka, tylko wnuczka z krwi i kości. Natomiast to się nie tyczy wobec Jonathana. I właśnie tak się zastanawiam, dlaczego mamy taki zabieg w tej książce użyty i, i później jak to w ogóle zostanie w dalszej części fabuły, wiecie, rozwinięte. No bo zastanawia mnie to po prostu. Z jednej strony mamy zaznaczone, że ta dziewczynka, ta Hana, jest bardzo podobna do matki swojej, czyli do Leny, a Lena była córką właśnie tego faceta, czyli tego jakby dziadka, tych wnucząt. I czy to dlatego on jakby nazywa Jonathana tylko i wyłącznie chłopcem i stawia taką barierę, i to jest taka gruba bariera, to jest taki typowy mur, jakby nie uznawał absolutnie tego dzieciaka za, wiecie, za rodzinę. Czy po prostu, no nie wiem, autor tak o sobie miał na myśli i to nie będzie miało głębszego później znaczenia i sensu w ogóle w całej jakby historii. I to mnie bardzo zastanawia. Ja na to zwróciłam uwagę. Nie wiem, czy wy jako czytelnicy patrzyliście na to. Natomiast to tak, wiecie, pierwszy raz tak przeczytałam i po prostu od razu rzuciło mi się to w oczy. I sobie myślę, kurczę, ciekawe dlaczego, bo jednak no i jedno i drugie jest jego wnukiem, tylko że właśnie ta Lena, ta Hana jest podobna do Leny. I tak jakby on tylko ją uznaje, bo ona najbardziej mu przypomina córkę, którą stracił, a ta córka była jedynaczką, więc wiecie, on nie mógł przekazać jakby tej miłości, strata jest jeszcze większa i tak dalej. No, mega ciekawe. Także ja naprawdę interesuję się rozwojem dalszej części jakby, bo no powiem wam, że na razie jestem w szoku. Ta książka w ogóle jest tak nakombinowana. Ja pierwszy raz się spotykam z tego typu jakby fabułą, ale to jest dobrze, bo to nie jest przesadzone, tylko po prostu ma to jakiś taki głębszy sens. To się później gdzieś tam zazębia, co jest mega fajne. I idę czytać dalej po prostu, bo serio, jestem ciekawa, jak to się rozwinie, a zwłaszcza będę ciekawa zakończenia, bo coś czuję, że to będzie mocne. Spójrzcie, ja właśnie o tym mówię. Tutaj mamy Hana i chłopiec i zaraz niżej znowu mamy dla Hany i chłopca. Czyli ciągle jest podkreślanie tego chłopca, a nie występuje tutaj imię jego, czyli tam Jonathan, tak? I doszliśmy do sedna sprawy, gdzie w końcu żona tego faceta, tego dziadka zauważa, że no niestety, ale on ciągle jakby mówi o tym Jonathanie chłopiec i ona sama jakby w dialogu mówi, że czy w ogóle zauważyłeś, że mówisz tylko o Hanie? No i on powiedział, że nie chce mówić o Lenie, czyli o tej swojej córce. I ona mówi do niego, że wcale nie miała na myśli Leny, tylko chodzi o Jonathana. Nazwałeś go wcześniej tym chłopcem. Powiedziałeś, że mogą pomóc temu chłopcu. I czy on tego nie dostrzega? No i on po prostu się tutaj tłumaczy, że nie rozumie, co ona ma na myśli. I to w ogóle jest trochę zabawne, bo przed chwilą, dosłownie przed chwilą to nagrywałam. I ona mówi do niego, że w twoich oczach on nie jest wystarczająco podobno do Leny wizualnie. I że on w Hanie po prostu nie dostrzega jej ojca, czyli Hany ojca, tylko dostrzega Lenę. Więc generalnie może być grubo z tym wątkiem. Czytałeś Fargol kiedyś książki? Czytałeś? Nie chce ci się? Okej. Thank you.
Jakieś pół godziny temu wróciłam do domu i przychodzę do Was z dużym holem. On będzie zróżnicowany, bo i są książki, znaczy jest książka od wydawnictwa. Jest moje zamówienie ze świata książki. W końcu to kupiłam, zaraz zobaczycie co. I na samym końcu zostawię Wam haul z ciuchami i to będzie w formie pokazywania z muzyką. Zobaczymy, czy ta przerwitka w ogóle wpadnie w Wasze gusta, bo ogólnie z moją koleżanką, prawdopodobnie to ogląda, także Karina, bardzo Cię pozdrawiam. Przez nią poznałam firmę Pakuten. I oni ogólnie mają bardzo ładne sukienki. Ja nie jestem zwolenniczką tego typu rzeczy, bo ja się zawsze boję o jakość i tak dalej, czy warto jest wydawać jakby pieniądze na tego typu sukienki, jakieś ciuchy. Ale słyszałam i czytałam też o tej firmie bardzo dużo dobrego, także powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że się nie zawiodę. Teraz tak, pierwsza książka, jaka do mnie przyszła, to jest od wydawnictwa UNDA, czyli trzeci tom Popiołu, Krew i Popiół? Nie pamiętam. Dobra, to jest egzemplarz recenzencki. Nawet jest notka, książka dla czytelników 18+. Ulala, ciekawie. No i dodatkowo jeszcze mamy magnes, ale ja widzę, że wydawnictwo bardzo lubi magnesy. I taka torba. Super, mi się w ogóle to bardzo przyda. Karmel pije wodę. Możecie go słyszeć w tle. Dobra. Tutaj będą te ciuchy. I teraz mamy ogromną książkę ze świata książki. Także, no powiem Wam szczerze, ja się nie mogę doczekać. Są tu rzeczy, są tu książki, na które ja już się czaiłam, wiecie, od dawien dawna. Ale po prostu postanowiłam, bo pierw chciałam je kupić w miękkiej oprawie. Ale doszłam do wniosku, że jednak twarda mi się podoba ciutkę bardziej, a mało tego, cenowo wychodziło to samo, wiecie, między twardą a miękką. I za każdym razem, jak wchodziłam do świata książki, czy do jakiegoś Empiku, to zawieszałam po prostu wzrok na tej serii. I po prostu stwierdziłam, że to jest ten moment, w którym ja muszę sobie kupić już. Albo zacząć zbierać tę serię, bo też nie wiadomo, czy zaraz się nakład nie skończy. Wiecie, jak to jest. Obca. Czy ktoś się tego spodziewał? Ja generalnie Obcą czytałam pierwszy tom. I powiem Wam, że Jezu... Przepięknie to wygląda. Obcą czytałam pierwszy tom i to jest absolutnie my type. Naprawdę. Jakby Diana? Tak się to czyta? Diana? Dobra, nie, mniejsza. Po prostu autorka tych książek. Ona ma tak prześwietne pismo, dlatego że ono jest lekkie. Ja nie oczekiwałam nic od tej książki, dlatego być może tak mi się dobrze to czyta, bo wiem, że dużo osób, które coś oczekują, są po prostu zawiedzione tą serią. Natomiast ja podeszłam, ja nawet nie wiedziałam, o czym to jest. Po prostu, wiecie, dostałam e-booka tej Obcej i zaczęłam czytać. I bardzo, bardzo mi się ta książka spodobała. Dlatego zamówiłam sobie 4 pierwsze tomy. Będę na pewno dokupować resztę, dlatego że tak jak mówię, nie wiadomo, czy zaraz się po prostu nie skończy ten nakład, bo z tą serią... Jeżeli jesteście w ogóle na bieżąco, no to na pewno wiecie, że były grube cyrki. I tyle. No i kolejna, Przeminął z wiatrem. Ja chyba kiedyś pokazywałam w ogóle tę serię, znaczy tę serię, tę książkę na swoim kanale jeszcze właśnie w tej oprawie. Natomiast za każdym razem pierwsze zamówienie przyszło mi bardzo uszkodzone, więc zwróciłam je. Drugie zamówienie również przyszło uszkodzone, więc też je oddałam. I po prostu tamte zamówienia były z Empiku. Ale teraz widzę ze świata książki, że nie ma uszkodzeń. Karmel. Nie ma uszkodzeń, także... Spoko. Spoko. Dobra, idę się prze... Karmel! On się za mną stęskni, wiecie? Ale zrobił taki burdel, że nawet nie będę tego komentować. Mniejsza. Idę się przebierać i robię Wam haul ciuchowy, sukienkowy. I będzie tam też jeden sweter.
Dobra, słuchajcie, dotrwaliśmy w końcu do zakończenia tego vloga. I słuchajcie, bo to będzie naprawdę krótki update. Ja wiem, że ten vlog jest bardzo długi, sorka, ale tak wyszło. Ukochane dziecko, skończyłam tę książkę i powiem wam tak, generalnie całokształt naprawdę na plus. Nie spodziewałam się w ogóle takich akcji, które tutaj miały miejsce. Całość oceniłam 4 na 5 gwiazdek, jak mogliście zobaczyć na Goodreadzie, aczkolwiek zakończenie było do kitu, po prostu. I żeby nie było, ja zrozumiałam, co kierowało autorem, zrozumiałam ten wydźwięk końcowy, żeby pokazać, wiecie, że tak naprawdę idąc do pracy, czy idąc do szkoły, możemy się otaczać wokół ludzi, którzy mają coś za plecami, czyli, no wiecie, są mordercami, gwałcicielami, jakieś takie rzeczy. I to jest w porządku, że coś takiego autor chciał pokazać, natomiast nie przy tej fabule. I po prostu zakończenie zepsuło trochę, znaczy trochę dużo. Natomiast gdyby ono było inne, to powiem wam, że ta książka naprawdę otrzymałaby 5 na 5 gwiazdek, bo to, jaki tu jest klimat, ja po prostu nie miałam pytań. Szałas, porwanie, dzieci, które wiecie, nie do końca są okej. Poboczni bohaterowie, no kurde, bajeczka, nie? I szkoda, naprawdę szkoda, że to zakończenie no było takie, a nie inne. No i oczywiście update wam zrobię, Jakub Wędrowicz. Zostało mi 40 stron, nawet nie całe do końca. No i co? Ogólnie spoko jest ta powieść, w sensie taka na oderwanie się, wiecie, na relaks, wiecie, na pośmianie się, jakieś takie rzeczy. Tylko że tutaj mamy 300 stron i na kilkanaście opowiadań, których tutaj mamy, w sensie, które mamy tutaj, te opowiadania, no to przypadły mi do gustu takie trzy, że faktycznie śmiałam się po prostu przy nich w głos. Nawet macie, tam gdzie rozmawiałam z tym ratownikiem, to właśnie był ten etap, w którym czytałam i zaczęłam rozmawiać do książki i on był wielce zdziwiony, że ja się śmiałam. Tam akcja była z wieprzowym i schabowym, może kojarzycie. No ale to jest takie mocne 3 na 5 gwiazdek. Na, tak jak mówię, na oderwanie się, na luz, ale nie można oczekiwać czegoś więcej po prostu tej powieści. Będę na pewno kontynuować, zobaczymy, bo słyszałam, że z biegiem, jak poznajemy dalsze części, no to też widzimy starzenie się tego Jakuba Wędrowicza, że on już nie jest aż taki, wiecie, taki kozak, nazwijmy to kolokwialnie. I co? Ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Dziękuję bardzo, że ze mną dotrwaliście do końca i oglądaliście ten odcinek. I widzimy się w kolejnym, prawdopodobnie będzie to e-book, bo muszę wam, jakby wiecie, w jednej takiej wielkiej całości zaupdate'ować, co pojawiło się mnie na półkach. No i tyle. Ja wam życzę miłego wieczoru, bo chyba wtedy to oglądacie. Ewentualnie życzę wam miłego dnia. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!